Słuchajcie, czy u Was też są takie przekręty z lodami ekipy, że nigdzie ich nie można dostać w sklepach, w lodówkach? Naprawdę, nie idzie. I Igor miał takie szczęście, że dostał parę takich lodzików. Ja akurat je dostałam, wiecie, spod lady. I to jest dziwne, bo mi się wydaje, że produkt z korala jak każdy inny, ale dzieci mają po prostu taki fan. Tak się bardzo tym jarają, że jeżdżą po tych sklepikach osiedlowych i szukają i zaglądają w te lodówki, czy są lody ekipy. Ani to nie jest jakieś rewelacyjnie dobre, bo zwykły lód, ale szał wokół tego jest, no i jeszcze oprócz tego jest produkt mocno niedostępny, bynajmniej w naszym mieście. Słyszałam, że w dużych miastach owszem one są, ale u nas tego nie ma. A jak się pojawią, to jest po prostu takie nurkowanie w lodówkach, że nie idzie się dostać. Kiedyś tam widziałam takie przebitki, na przykład z Lidla, że ludzie jedno drugiemu wytrącały, bo to były lody ekipy. No ja jestem w szoku, a wy?